Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Ostatnio walczyliśmy po naszym udanym zamachu, ale jeszcze musimy się dostać do pociągu i zostawiliśmy jednego Uber soldata za sobą, bo już naprawdę się znajdował tak daleko, że go naprawdę, no nie chciałem go zabijać. Kurde mać. Ja coś czuję, że coś wielkiego za chwilę tu wyjdzie. Trochę życia mi zabrali. No i powiedzcie mi, że jeszcze tu wyjdzie ten ciężki tank. Mało coś. No! Czemu ja muszę mieć rację w tej kwestii? Ja też mam takie rakiety. O szlak. Okej, nie było tak źle. Nie było też co prawda dobrze, ale... Dobra. O szlak! Nie! Jeszcze to! Jeszcze to gówno mnie tutaj goni. Ja nie wiem, jak ja to przeszedłem, myśląc wcześniej za pierwszym razem, że nie mogę nic. Znaczy, że nie mam tej wyrzutni rakiet. Okej, na szczęście on jest tylko jeden, więc. Jakby nic nie wskazuje na to, że chciałby się ruszyć z miejsca. Ale to mnie jakoś też nie przekonuje. A jednak. Szkoda, że nie ma tutaj takiej zwykłej wyrzutni rakiet. Takiej jakby, jak to było w RCCW, że mieliśmy Panzerfausta. A wiem, że teraz to niemiaszki są bogate, to ich to tam wiecie, to tam... Gdzie? Gdzież takie ten? Takie prymitywne zabaweczki. Okej. Mam nadzieję, że tym razem do czegoś mi się to przyda. Znaczy, pójdę sobie do góry, wiem, że tam mam wejść, ale pójdę tędy. Zorientować się w sytuacji, co i jak. O tak. Że tak się wyrażę, iż werde die Stütten wie Hüchner. Tak, nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, ale mniejsza. No, to wasz Uber soldat dał mi taką rzecz. Bardzo fajna. Próbujemy być odważni, co? Oż kurde. Dobra, widzę mniej więcej, jak z amunicją stoję. A ten od tyłu mnie chciał zajść. A was było tutaj dwóch. A może był jeszcze. A może tylko jeden był? Kurde mać, było aż was dwóch. No. A gdzie masz. A nie masz głowy. No, trudno, trudno. I myk! Co tutaj będzie? Okej. To. Idziemy dalej w tej naszej fascynującej podróży. Natomiast... A właśnie, tam jest klapa. Tędy powinienem przejść. Czemu znowu daliście mi działko w takim miejscu? O Jezu. No i fajnie. Widzicie, jak to działko jest pomocne? Nie mogłem się nawet odwrócić porządnie, żeby wcelować.
A ty co tutaj robisz, co? Kto się tu wpuścił? Okej. Naładujmy sobie nasz laser. Wytnijmy. A, apteczka. A, mogłem jej nie brać. Ale dobra. Wziąłem to. Nie będę narzekać. Okej, weszliśmy. Nie wiem za bardzo co z tą bramą. Czy ta brama była jakimś alternatywnym przejściem? Okej. Czy ten super soldat się skapnie? Nie! Jest tępy! I oczywiście się nie zorientował. Pytanie, czy ja go w ogóle muszę... Znaczy nie, dobra, zabijmy go, bo... Nie chcę mieć po tym problemów jakichś większych. A, no tak, tym to go nie zabiję. Ach! No. Okej, użyjmy tego. Jeszcze ty żyjesz. No nie, no ja się nie zgadzam na coś takiego, wy jesteście za silne. Żebym ja pierwszego uber soldata w tej grze zabił gołymi rękami, a następnych nie mógł zabić za pośrednictwem karabinów. To już jest skandal. Zginąłeś ty! No nie, no kurde. Co jeszcze? Czym jeszcze cię tutaj udupić? No wreszcie. Ekspert dwóch broni? Właśnie, ja już o perkach dawno zapomniałem, ale okej. Ekspert dwóch broni, co to... A, dobra, to było to. To było to. Wysła granatami lub rakietami. To też jest do załatwienia, ale to w przyszłości. Okej. Spadnijmy może z jakiejś mniejszej wysokości? Jeśli jest to możliwe w ogóle? Wow. No ale... Ale kurde, spaść tak. Zastanawiam się, jak robią tych uber soldatów. Czy to jest tak, że biorą jakichś ludzi i ich przerabiają, bo tam... Jak była ta misja w psychiatryku, to oni tam mówili, że właśnie chcą nie tyle, że chcą tych pacjentów zabić, co mówili, że chcą ich poświecić, jakby wykorzystać na cele rzeszy. To znaczy, to mogło równie dobrze znaczyć, że chcą ich zabić, nie? Ale zastanawia mnie fakt, czy taki uber soldat to właśnie nie jest zwykły człowiek przerobiony na właśnie tego, nie? Dobra, kurde, jak on to cały czas chwyta, to niech sobie już chwyta. A, czyli jak rozumiem, tu były te drzwi, przez które mogłem przejść bezpośrednio tutaj. Ale wydaje mi się, że chyba lepiej zrobiłem. Chyba lepiej, że zrobiłem tak, a ten, niż... Gdybym miał ten... Wejść tak z bomby do nich. Bo jednak paru się udało tam zdobyć ten, zabić z ukrycia. Jest to już 18 wpis, a ja ani jednego nie przeczytałem. A przejdźmy się tutaj.
Zobaczmy, czy tu ktoś jest. No nie, cholera jasna. Jak żeście mnie znaleźli? Tylko bez żadnych Uber i innych tego typu rzeczy. Tak. Schogar meine Katze hat dich in den Arsch. To są takie rozmówki, wiecie, do tego. Jak powiecie to słowo, to na pewno ten, to na pewno znajdziecie przyjaciół. A, no tak, tym to nie. Jeszcze ktoś? Chętny? A tu. No nie, kurde, co ja mam z tym zbraniem tego? Zero Uber... No tak, tutaj nie, to piętro pominę. Tam ewidentnie trochę rozwaliło budynek, ale tak tylko ciupinkę, nie? Żebym się czepiał. Okej, czy ja już mogę wskoczyć do tego pociągu? Bo nie ukrywam, że bardzo bym chciał. A. Gdzie mam iść? O, może tak. Użyjmy mapki. Użyjmy naszej cudownej mapki i dowiedzmy się, w które miejsce mamy się udać. Ja tutaj byłem, to po co ja mam jeszcze raz tędy iść? Musiałbym przejść jakoś... No ja muszę iść dołem. Muszę iść dołem, muszę iść tym przejściem, którym szedłem. I mam nadzieję, że tutaj jakoś dotrę do... A, no tak, mogę przeskoczyć, nie? Łap się do cholery jasnej. Oj, 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 oj. And his name is... Widzicie, pomógł nam. On nam tylko chciał podać pomocną dłoń, a myśmy go tak potraktowali. Skoczyć mam, tak? Okej. Jak nie mam, coś mnie tu może atakować. Wreszcie sobie z tego postrzelamy! Chyba. Proszę Państwa, ja się stąd na pewno nie ruszę, dopóki oni tutaj będą. O szlak! A że mam w miarę nieograniczoną ilość amunicji, która mi się odnawia, to powiedzmy, że... Powiedzmy, że mam że bardziej mi się opłaca po prostu tutaj zostać. Mimo że też nie mam się za bardzo gdzie ukryć. No szlag. Ja myślałem, że go zabiłem. Zresztą, czy ja pana nie zabiłem? Jest jakaś apteczka czy coś? Nie ma. Może ze snajperki spróbujmy w nich strzelić. Ktoś jeszcze chętny? Nie. No dobrze. A się ukryłeś! Taki to tchórz się... Patrzcie, jaki tchórz. Czekał, czekał na gotowe. Czekał, aż przyjdę. No nie.
co, mam teraz siedzieć w tej budce, tak? Czekasz na zrobienie! Kurde mać! No. Boże, udało się. Pokonanie go wcale nie było takie oczywiste. Co ty tam pieprzysz w swoim ojczystym języku? Kurde. No. Może w końcu uda mi się otworzyć ten safe. Właśnie, dawno się nie bawiliśmy kabelkami, więc teraz musimy spróbować. No. Jest! Ulepszyliśmy sobie poziom życia. Tak. Myślę, że tego nie widzę. Przede mną są też naziści, którzy powiedzmy, że są dosyć liczni. Albo byli. Ale nawet jak jest jeden, to gdzieś się skitrał. A ty sobie tam siedzisz i nikt w ciebie nie strzela. Tacy to zawsze mądrzy. Teoria, teoretycy. Ale ja tutaj praktykę uprawiam. Tak, gdzie jest ta Nautika? A tu! Nie. Jeszcze raz nie, ja z tym walczyć nie zamierzam. Ale pewnie będę musiał. Gra mnie pewnie zmusi do tego, żebym to zrobił. To zrobię tak. C. I teraz robimy tak. No! Nie no! Pójdź na niego z pustym magazynkiem. Tak, to brzmi naprawdę sensownie. Niby jestem na miejscu, ale nie do końca. Gdzie ja konkretnie muszę wejść? Gdzie ja konkretnie musiałbym wejść, żeby jakoś ruszyć? Okej. Nie, dobra. Co ja mam tutaj zrobić? Bo znowu się pogubiłem w tym wszystkim. Notatki. Wejdź do wagonu. Wagon numer 6 jest tuż przede mną. Wisi na krawędzi mostu. Muszę wejść do środka i znaleźć głównego naukowca. Powinien być ubrany w biały mundur. A, dobra. Czyli pewnie jest martwy. A, dobra. Tu jest 6 wagon. Długo wisieli tam, szczerze mówiąc. Witaj, naukowcu. Siema. Mogę pożyczyć od ciebie mundur? Albo cokolwiek. Got the papers. Now what? We need to move fast. The lunar shuttle leaves tonight from the London Nautica. You will need your equipment up there, but you need to check it as luggage. Not allowed in the passenger cabin. You need to keep a low profile. You may need a shave and a haircut. You certainly need some sleep. You'll need to recover your equipment from the luggage area once you've arrived at the lunar base. Finally, you need to find those nuclear decryption keys. Tak, ty się prześpij, a ja ci będę mówiła, co masz robić. Podczas kiedy ty będziesz spać. Dobra, więc przebraliśmy się. Jesteśmy na Księżycu. I tak. Udało im się
O kurde, obozy pracy planowane na Księżycu. A dobra, to tylko planowane. W dniu dzisiejszym Dieter Lang, dyrektor projektu bazy księżycowej, ujawnił plany stworzenia obozów pracy na Księżycu. Dzięki temu będziemy mogli pozbyć się niepożądanych członków społeczeństwa i oddzielić ich od porządnych obywateli. Ej, ile razy marzyliście, żeby jakaś grupa społeczna wylądowała gdzieś na jakiejś innej planecie? A proszę, oni to już w 1960 chcą robić. Okej. Także to jest ciekawa koncepcja. Jak to ładnie nazwałem? Obozy pracy. Chociaż wiemy, jakie to są obozy. Dzień dobry. Widzę, że masz ten sam problem, co ja w pociągu. No niestety. Patrzcie, jaki miły człowiek. Jaki po prostu aż widać, że można z nim pogadać o różnych ciekawych rzeczach. Tak bardzo lubi się śmiać. Dobra, oni przez jakiś czas nas nie widzą, ale pamiętam, że to jest bardzo właśnie krótki czas. Że potem już jak się włamiemy w pewne miejsce, to nie ma co liczyć, że nam to ujdzie płazem. Dobrze, przychodzę. Taki miły nazista. Może go oszczędzę. Nie, tak naprawdę to nie. Zeskanowało mnie już. Wiesz, że to powoduje raka. Dzień dobry. Elo. Szturmowcu z Gwiezdnych Wojen. Okej, ciśniemy dalej. Teraz ja pamiętam, że... Tak, tu nigdzie się nie mogliśmy dostać, ale po cichaczu mogliśmy przejść się tędy. I oni są tak tępi, że tego nie zauważą. Okej, weźmiemy spawaleczkę. Znaczy, nie w tej chwili, ale chyba będziemy musieli mieć spawaleczkę. Well, I'm on the motherfucking moon. The mouse on this one. I will clean it out with soap. Now, Blaskovich, the goal here is to steal the nuclear decryption keys located in the command module. In order to reach the command module, you have to find a spacesuit and walk there on foot. Across the lunar surface. Affirmative. I believe in you, William. No dobra, teraz jak widzieliście, nawet już nie próbujemy udawać, że jesteśmy naukowcem. A, tu można przejść do głównej jednostki. Dobra. Ale jeszcze tu sobie coś zrobimy. Nie wiem za bardzo, co mi to da. Coś mi pewnie da. Siemanko. O, kamery wszystko widzą. Świetnie. Jestem bardzo fotogeniczny, więc... A myk! Weźmiemy ten przycisk. I teraz, panowie, robimy tak. Pistolet. Mam tłumik. Szajs. Nie, to nie był dobry pomysł. Szlag.
Halo, halo? No, to jednego mamy z głowy. Jeszcze ktoś? Nie, was tu było trzech i dobrze to pamiętam. Okej. Naładujmy sobie broń. Będziemy dosyć często z niej korzystać, ale chyba tu będzie też ulepszenie snajperki, o ile dobrze pamiętam. Jest, ulepszenie snajperki laser. Przetestujmy to. A ten miły pan nazista, czy byśmy go zabili? Czy też nie? A nie wiem. W każdym razie, jeśli go zabiliśmy, to zdanie byłem weteranem wojennym jest... no, trochę ma trochę inne znaczenie. Jezu... Czy ja chcę ich po cichu zabijać? To jest właśnie ten problem, że... A... No tamten na przykład... Ale dobra, tamten to był panzerem takim... Tankiem. A ten był zwykłym żołnierzem, to uzasadnione. Okej, widzę dowódcę. I on on jest moim pierwszą... jest moim pierwszym tym. Jezu, jeszcze jeden dowódca tu jest. On jest moim pierwszym celem tutaj. Tak, kurde, to jest fura dowódców. I wszystko poszło! A może i nie? Ale było dwóch innych dowódców, to pewnie furę wojsk tutaj na mnie nasłali. O Jezu! Psy w kosmosie, no tak. Nie Łajka, tylko Blondie. Ja chyba żałuję tego, co zrobiłem. A przetestujmy to. O! Fajna, fajna broń, naprawdę. O! Jeszcze mamy dwie. I chyba je też mogę ładować, tak jak te laser kraftwerki. No! Trochę się musiał zastanowić, zanim ostatecznie zginął. Jezu, kto do mnie... Z działka do mnie strzela, nie? Ale niestety, stary, widzisz, to działko nie jest takie fajne, jak się wydaje. Nie mogłeś z tej... Na przykład w tej chwili nie mógłbyś do mnie z niego strzelić. No szlak by to trafił. Jasny... Nie powiem co. Dobra, muszę naładować sobie broń. Okej, to jest znacznie lepsze niż ten laser. Tylko że wtedy... O nie, niech tak to miało być. No było całkiem przyjemnie. Zwłaszcza, że nie mieli uber soldatów. Mieli tylko jednego psa i tyle. Ale już chyba ich nie ma. Już chyba wszystkich wybiłem. Biegnij, blasko. Tu nie. Tu. Okej, co mi to właściwie daje, że ja to... Że ja ten łańcuch zniszczyłem? Co mi to dało? Uhuhu! Wow!
To jest całkiem niezłe. Też sobie przetestujemy to. Chyba są dwa znaki zapytania. Są dwa znaki zapytania. I teraz tak. Tu jest jeden. I to jest niby to działko. To o nie biega, czy jak? A drugi jest tam. Co ja mam zrobić? Znajdź skafander kosmiczny. W porządku, potrzebuję skafandra kosmicznego. Ania mówiła, że trzymają mnie przy śluzie za kwaterami personelu. To ja coś czuję, że tu tego nie znajdę. Muszę się cofnąć. Chociaż... Nie no, dobra, cofnijmy się, co nam szkodzi. Zobaczmy, co... zamknięte. Cholera jasna, gdzie tu jest przejście? Są jakieś komputerki, to nas nie interesuje. Gdyby tu było więcej apteczek, mógłbym jakiegoś perka sobie doskonalić. O! Sobie udoskonalić. Gdzie ja jestem? A, jestem w jakimś miejscu, w którym mnie wcześniej nie było. To dobrze. To bardzo dobrze. To trochę się czuję jak w grze Doom, nie? Tak to wygląda wszystko. No dobrze. Zabijemy ich po cichu, czy też nie? Okej, chyba jednak zabiję ich początkowo po cichu. Zamknijcie ryje. Mówiłem coś, że nie... Wspominałem o tym, że nie ma tutaj Uber soldatów? No właśnie, no to... Niestety, ale trochę się przeliczyłem. Dobra, a gdzie ja bym się miał... A, dobra, tu się mogę naładować, nie? Czy nie mogę? Ale mogę wejść tędy, ich zaskoczenia wziąć. Właśnie, mogę przecież tędy iść. Czy nie mógłbym? Spokojnie, jestem zawodowym spawaczem, ja się na tym znam. O, ale wyszliśmy. Właśnie, mogłem to tak rozegrać. Ale w sumie, jeśli dobrze sobie wyliczyłem, to jestem teraz w kajucie, a to oznacza, że Uber Soldat jest gdzieś blisko, ale chyba nie może tutaj wejść. I przede wszystkim mam gdzie uciec w razie czego. Okej, to jest dobra wiadomość. No, ach, miałem sobie przełączyć na inną broń. No, teraz to nie tylko arszlok cię boli. Czy ja mam granat? Mam granat. To poczęstuję go. Zginęło to? No nie, no kur... Ile to masz życia, do cholery jasnej? W RTCW byłyście trochę mniej
żywotne. A jak rozumiem... A dobra, ja rozumiem, że to by mi ułatwiło grę w momencie, gdyby tutaj jakiś przeciwnik przychodził i on by się usmażył. Tak, istnieje taka możliwość. Istnieje możliwość, że tak by było. Ale cóż. Tu są drzwi zamknięte, to nawet nie próbuję tędy iść. Tu. Tu też są zamknięte, więc idziemy tędy. O, i tu jest to główne przejście. I będę musiał wyrzucić na moją broń. Świetnie. Człowiek chciał tylko po skafander kosmiczny iść, a tyle musi cierpieć. Ktoś tu jest? No szkurde! Wydaje mi się, że dosyć celnie strzeliłem, ale cóż. O fuck, po cholerę się drzecie. Wątpię, aby z księżyca ktoś was usłyszał, ale to tak wiecie. Ja się tam nie znam, jestem skromnym terrorystą. No dobra, to gdzie ten skafander kosmiczny? Chciałem tylko pożyczyć skafander kosmiczny. Wiem, żebyście mi z własnej woli nie pożyczyli, więc postanowiłem to trochę inaczej rozegrać. No nie, tutaj nie przejdę. Tu. Tu też słabo, ale tu są drzwi. I drzwi się otwierają. Ło, mogę się zeskanowali mnie i na pewno wiedzą, że mam broń. Trudno to ukryć. A spróbujmy go zajść z nożem. Złota maska Firera. W dupach się poprzewracało tego dobrobytu, żeby złote maski nosić. Okej. Bo oni są u góry, to dlatego. Ale mogę już w tej chwili... właśnie tego zabić, gnoja, żeby mi tutaj więcej nie zesłał swoich przydupasów. I pewnie u góry, no właśnie, kto jest u góry? Czy u góry jest zwykły żołnierz, czy jest oficer? Zbliżam się do niego. Zwykły żołnierz. Ale tu jeszcze ktoś jest. Chwila. 16, 15, dobra, zbliżam się do niego. Podejrzewam, że to będzie taki sam. Taki sam żołnierz pewnie. Hmm.
to gdzie on? A tam jest szmaciarz, ale ja go nie mogę zabić. O nie, ma te słuchawki na uszach. No szkurde mać! A to miałem go tutaj zabić. Właśnie. Tak coś czułem, że ta szyba jest pancerna i raczej nie da się przez nią przebić strzałami. No ale cóż. W każdym razie, mnie jakby coś to tutaj w ogóle nie było, także no. Ja sobie stąd idę. Tu moje ultra zajebiste radary nie wykrywają żadnej nazistowskiej formy życia. To też uznaję, że nikogo tutaj takiego nie ma. Idę dalej. Gdzież mam iść? Tu? Nie. Tu? Tu też nie. To jest jakaś zamknięta strefa, ale chwilę, tam jest jakaś droga. Ja dobrze widzę. Tylko że właśnie, ja nie mogę tego otworzyć. A w ten sposób. Właściwie tutaj sama misja na Księżycu, no bo jesteśmy oczywiście na Księżycu, jest baza księżycowa i tak dalej, no zdarzy nam się wyjść na zewnątrz, ale to będą tak naprawdę minuty rozgrywki, nie? Trochę się nie dziwię, bo... No ale nawet te parę minut jest to fajna sprawa. Jezu, już myślałem, że tam ktoś stoi. Okej, ubierzmy się. No. Oczywiście, że nie ma się czym ekscytować. Dlaczego niby? Dzień jak co dzień. I tu chyba będą tylko i wyłącznie drony do rozwalenia. O kurde, jak to mi się z Doomem kojarzy. No ale trochę nie dziwota, bo to przecież ta też Bethesda to robiła, nie? O tak, jestem trochę daleko od ziemi. A więc jednak jest baza nazistowska na Księżycu, widzicie? Dowodniłem to. No. Dobra, dwa drony. O, jeszcze trzeci przyszedł. Znaczy nie przyszedł. O, jeszcze tutaj? Czy nie? Jezu. A no tak, tutaj jest niska grawitacja. I tak, moi drodzy, to już się nam kończy chodzenie po Księżycu. Tutaj już mamy bramę. Chwila. To już mamy bramę i przechodzimy przez nią. Nie mówiłem o tej bramie, tylko o tej. I właściwie skafander już nam chyba nie jest zbyt potrzebny. No, odkładamy go na miejsce. Teraz musimy znaleźć szyfry atomowe, wykorzystując to, że już jesteśmy w tej bazie.
I czy gra się zapisała? Pewnie się zapisała, ale ja jeszcze pójdę do jednego miejsca. Jeszcze się trochę pobawię. To się nie chce otworzyć. A tu. A dobra, wiem co tutaj będzie. There's no room to question the plan. And, this place, this is the fruit of unquestioned, ferocious conviction. This is where absolute certainty leads. Yet you are a believer. I often wonder what kind of a god would sanction suffering such as this, and I question myself whether my faith is misplaced. Maybe he's testing us. Egyptian, if he is testing us, we are failing gloriously. Tak, to jest dosyć mocna scena, ale podoba mi się coś takiego. Zastanawiam się, czy to jakby. Czy jakby to było konieczne do zrobienia. Dobra. Robimy tak. Mamy dwóch nazioli i wyeliminujemy ich po cichu. Tam widzę jednego. Ojej. Czy ja tego Uber soldata nie mógłbym, jakby to ująć, ominąć? No nie, bo stoi na przejściu. Stoi skubaniec na środku drogi. A tu coś jest? Nie. Ale mamy w sumie dużo amunicji i innych fajnych rzeczy, więc. Oj. Mówiłem coś, że mamy dużo amunicji i fajnych rzeczy. Ich też jest dużo. Zabiłem go? Zabiłem. Czy mi się wydaje, trochę to za szybko poszło moim zdaniem. Albo to może od tego celownika zależało. Może to, że celowałem do niego właśnie też miało jakieś tam znaczenie. Mać. Dobra, co by tutaj zrobić? Muszę to podładować. O! Trochę wątpiłem, czy uda się go tym zabić, ale okazało się, że tak. No dobrze, wszyscy odpoczywają, tak więc możemy iść dalej. No, to mi się przyda. Mimo, że mnie spowalnia. Sorry, ale byłem przekonany, że oni mnie, nie, że oni mnie już i tak zobaczyli, to nie ma sensu się kryć, nie? Okazuje się, że jednak nie. Trudno, pomyliłem się, sorry. O, shit. A może tak sami do mnie przyjdziecie? Jedyna pozycja, w jakiej możecie się ustawić, to boczna ustalona.
Okej, tam już widzę, że muszę tam iść. Mamy magiczny przycisk, który nie wiem, co będzie robić, ale coś będzie robić. No! A ja bym tak spróbował na przykład przebiec, żeby, nie wiem, zabić dwóch Niemców, po prostu wejść do tej windy. Ciekawe. Okej. To na dzisiaj to będzie wszystko. No i zapraszam do następnego odcinka.